Good morning. Hello everyone at the Radom Pigeon Market in Poland. Po raz kolejny witam na targu gołębi w Radomie przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Te widymki to po ile za sztukę? 50 zł sztuka, tak? I one są z babciami, wszystkie te widymki to są tutaj, ten czerwony, czarny. Może by pan wyjąć z jednego, pokazać tego widymka? O, proszę bardzo, takie widymki są w kolorze czarnym, czerwonym, 50 zł sztuczka. O, następny, proszę bardzo. O, wszystkie mają ładne łapci, ładne kosmy. Dziękuję panu bardzo. A ten winer koroniaty to ile za sztuczkę? 3 pudyszki. A ten czarny z narosiem, to co to zaraz jest, proszę pana? Ja wiem. Nie wie pan, tak? To nie pytam się o cenę. A tu są ten taki z białym ogonem, to jest widymek łódzki, tak? Łódzki, jaka, ile kosztuje? 30 zł. Dzień dobry. Te to są boki te żółte, tak? Te żółte, jak widzimy, boki. I taka para boczków ile? 80 zł, tak? A te Budapeszki? Stówkę para, tak? Dereszek? Ten deresz to jest ten. Ile taki deresz w środku? 50 zł. Tu mamy te czerwone z końcami, to brudki. Para takich brudek ile? Po 3 dyszki sztuka. Przepraszam kolego, tak z boczków. O, te to są wiedeńskie, te czarne, tak? I te wiedeńskie płynie za sztukę? 4 dyszki za sztukę te wiedeńskie. A te jaśniaczki od do, jakaż tu cena, bo to są różne widzę. Od 20 do 40 zł te jaśniaczki mamy. Zapraszamy tutaj do pana. Pan jest tutaj elastyczny, można cenę negocjować z panem. Jak to mówię, cena do worka nie idzie. A ty jaśniaczki u pana pójdzie za sztuczkę? Różnie, ja wiem. Od do? Ciężko powiedzieć. No pani, ja nie chcę powiedzieć, ciężko powiedzieć. Wiadomo, że jasny to jest jasnemu nierówny i gąb jest nierówny. Ale tak od do, żeby się ktoś targował, pytał. Od 5 zł wzwyż. Od 50 zł wzwyż, ale proszę zobaczyć, jakie ptaszki są. Prościutkie, ładnie się prezentują. A ten pasiaczek, jasny, o ten pasiaczek tu z tymi pasami, to jest pasiaczek. Stówkę ten pasiaczek. O, chodź do kamerki tutaj. Będziesz droższy, będziesz celebrytą. I cena idzie. No dobrze, tutaj mamy perłowe. I takie perłowe za sztukę od do? Od 50 do stówki. Od 50 do stówki, te perłowe są. A jaśniaczki, to widzę tutaj takie... 80-150. Zapraszam tutaj do kolegi. Można negocjować cenę. Od do jest cena i cena jest do negocjacji. Bo są gołąbki różne, widać o postawie, o barwie, czy jest bielutki. Są wszystkie są białe, ale wszystkie są gołąbki widać. Jak wyprostowane, ładnie się prezentują. Ile też mamy perłówki? Ale wiesz, wszystkie też, mówię, widać z jednego lotu, białe są. Zdrowie, jak widać, jest piżaczek i taki potrafi gruchać już. A tu są te maściuchy te żółte, tak? Wiedeńskie, bo tak nie spojrzałem. I taka parka wiedeńskich żółtych? 150. 150 zł. Samczyk. Reklamę robi sobie. Dobra. Przepraszam kolego, dobra? Przepraszam, przejść. Ja stoję, kurde, w bramą, a ty się nie odzywasz. Ganiasz gołębie, wołam cię, a ty się nie odzywasz. Ale nie ważne. Ale niespecjalnie, no nie mów, że... Tak. A gdzie to jest właściciel tej gołębi? Nie ma, poszedł gdzieś. Te jaśniaczki to powiedział pan za sztukę? 50 zł. O, jaśniaczki mamy tu właśnie na prost.
Ale tak jest, niech się prezentuje ładnie. A i tak się ładnie prezentują. Te budapeszki, paratek budapeszków ile? 15 zł. Bardzo tanie, fajne budapeszki, że zrobię. Jak ktoś przyjedzie tak z internetu, to podyżku. Do Radomia po tak jest. Do Radomia można podyżku śmiało tutaj z panem negocjować cenę. Kikostek, dzięki bardzo. Te czarne i czerwone to są tiplerki chyba, tak? Podobno tiplerki. Taki te para tych tiplerków ile? 50 zł. A budapeszki u ciebie po ile? 25 zł. Po 25 zł. Co? Trzeba jeszcze. Te ciemne, to ile, po ile? Te dwa. Ile? 3 dyszki sztuczka. I mamy tutaj chyba ten biały, to jest ten czepelek, tak? Ten biały z przodu to czepelek, co najeżdżam. Dwie dyszki samica ten czepelek. Tu mamy te kasztanki, te żółte i czerwone. A, i czerwone na ciemnym gonie. I te po 3 dyszki za sztukę. I widymki? Widzimy 80 para, 1,30 zł. 80 zł para. Ta żółta widzimka 30 zł, tak? 4 dyszki. Właśnie mówię, bo coś za tanie. Bo też ma łapcie ładne, wszystkie mają fajne. I brudeczków para czarnych. Ile taka parka? 120 zł. O, tu jest pasiaczki. Te pasiaczki to, co najeżdżam kamerą na białym ogonie. Taka parka tych koroniatych pasiaczków. 70 zł. Tu mamy gładkie wyświanczyki, parę tych wyświanczyków. Para parzysta. Ile taka parka? 100 zł parka. I tu mamy właśnie gładkie kasztanki, gładkie. Łapciate. Łapciate z kosmami i parka tych 120 żółtych. 120 zł. 120 zł. Widać, że dobrane gąbki. A ten krakusek czarny? 3 dychy, samica. 3 dyszki, samica. Ja to koki są. A koki jego to są też gołębie. Winerki, takie o winerki. Ja po lubię 4 po 4 dyszki za sztukę te winerki. I tu mamy krymeczki. Mamy krymkę czerwoną, to jest krymka polska inaczej. Później podejdę. I te krymki za sztukę ile? Po 4 dyszki. Po 4 dyszki. Tu mamy koroniata takie ciemne. I po ile te para ciemnych? 25 zł. 25 zł, to jest tanio. Ale sztuka, tu jest łap... sztuka 25 zł, sorry. Ale tu jest łapciate na białym ogonie. Na białym ogonie stówę. Stówę. I samczyk to jest? Proszę? Samczyk? Para parzysta. A i parka ile? 100 zł. 100 zł. A tutaj kolega szuka na internecie. Daje 300 zł za samczyka. A do parka za stówkę. Bez koperka jest fajny dół. Bez koperka, czyli bez fartuszka, jak to mówią. Bez fartuszka, parka tutaj, samczyk, najeżdżam. Z łapciaty i samiczka, parka 100 zł w Radomiu. Także zapraszam Sebastiana tu na targ do Radomia. Bocianków parka? Tak, półtorej stówki. Półtorej stówki. Kostek ładnie wygląda. A jaśniaczki? Jaśniaczki po ile? Poddychu doganiania, pod kij, pod dycha, ma kolega poddychu. Także tu już nie ma co negocjować, bo to są gołębie droższe, tylko promocja jest dzisiaj u kolegi. Budapeszki? Po dwie dyszki budapeszki. Budapeszki po dwie dyszki. I tu mamy krymeczki znowu czarne. Po 50 sztuka. Po 50 zł sztuka. Ale nie ma. O, mamy tutaj pasiaczki koroniate na białych ogonach perłowe. Proszę? Te koroniate perłowe na białych ogonach po ile? 200, to są maślaki. A, maślaki, bo tak z ciemno nie widać. Parę tych maślaków koroniatych. Kosztuje 200 zł, tak? A winerki to cena różna, nie pytam, bo to cena różna. Winerki jedne 200 zł, drugie 150. A, widać winerki, właśnie. Te 200 zł chyba te takie bielutkie, nie? No. Bielutkie widać opraweczki, skówki czarne. 200 zł. I to są pasiaczki, o to żałowniczek fajny jest w locie, jak widzę z tymi znakami, takie, zresztą wszystkie fajne. Ile ten żałownik tamten gładki? 80 zł. Tu pasiaczka też jest taka wylotka fajna. Wszystkie fajne są, ale za tą pasiaczkę ile? 50 zł. Dobrze. A koroniaty ten wyświanczyk siwy, po raz pierwszy widzę to w Radomiu. To jest parka tych koroniatych wyświanczych? Parka koroniatych wyświanczych siwych. Najeżdżam też wyświanczyk koroniaty siwy. I parka tych koroniatych siwych? 60 zł. Tu jest samiczka. Troszeczkę ogon trochę się przywróciła, bo jest dużo w klatce. Parka 60 zł koroniatych siwych. I tu mulemans mamy tygryska, tak? Ale spytam panu tutaj o pawiki.
Ile te pawiki? Pawiki 70 zł. 70 zł parka. Stówę, nie oszukuj, bo stówę. Tak, ale to powiedział, że można negocjować ceny za 7 dych. Nikt nie oszukuje. Ja pracę z kolorem, jak na zdjęcie, jakie ładne. No, wyprostują się. Patrzysz. Nie, klatka nisko stoi, to ja nie nagram. U pana te jaśniaczki po ile? Po 2 dyszki. Te korniaty tak samo? Tak. Po 20 zł. O, tu też są. Też parka koroniatek. 80 zł. Parka tych, tak? 80 zł koroniatek, tak? Kiepski mój, po 5 zł. Dobrze, że 5 zł. No, dobrze, 5 sprzedane. Te boczki żółte to i znaczy boczki mój, te rysie? Po ile? Nie ma właśnie cielo tych rysie. A udapeszki te po ile za sztukę? Po 10 zł. Po 10 zł, tak. Chyba tutaj te, tak słabo widać, to są te opale, tak? Nie. Nie, siwe normalne. Same pocztowe siwe. A z takie pocztowe siwe? Od do, ja wiem, ale od do. Od 5 do... Od 50 zł, tak? Od 5. Od 5 zł? Tak. Ale to bez obrączek chyba, czy z obrączkami? Z obrączkami, po 5 zł, tak? 5 zł, 10 zł. 5 zł, 10 zł, także zapraszam do pana po siwe. A te bocianki, parka takich? A to 50 zł za jednego. Za jednego 50 zł, czyli 100 zł za parkę. A te neweczki żółte u pana po ile za sztukę parka taka? Ile kto da, ale tak plus minus, chyba od 50 zwyż, nie? Tak więcej po stówkę, po ile? Dobra, ale tu są widzę winerki łapciate, koroniate. Tutaj te winerki właśnie białe z koronkami łapciatymi, ile parka? 100 zł parka tych korniatek winerków. A te siwe takie ze skarpetkami łapciate, to co to jest zaraz, a? Albumki, tak? I pala takich albumków też 100 zł. To są winerki, też cena różna widać od do, nie? Nie pytam. A te maściuszki żółte, fajne. Po 80 zł za sztukę te maściuszki. Opraweczki widać są białe. Dzióbki białe. Te winierki koroniate łapciate to ile parka takich? 70 zł sztuczka u pana. Ale widać jakie ładne mają łapcie, ładne kosmy. 70 zł sztuka. Ile pan mówi? 60 zł. A to są, mamy krymkę białostocką. Ta czarne to jest para, to są krymki białostockie. I para tych krymek? 500 zł parka tych krymków białostockich. One się różnią od tych naszych polskich, że mają króciutkie dzióbki. Inaczej wyglądają, widać. A te wyświance, bociany siwe? 200 zł parka. A sztuka? 200 zł sztuka? Nie, to pan zażartował chyba. Dlaczego? Tak? Nie wiem, bo tak różnie cenią. Nie, pan wesoły jest człowiek, super człowiek, wesoły, ale mi się zdaje, to nie spotkałem się 200, ale każdy ceni tyle, ile po prostu 200 zł sztuka za te bocianki siwe. Ładne łapcie. A widymki po ile pana? 60 zł. A widymki powiedziałem, że bardzo tanio. Czarne. Włożył. Krakus, co to jest? Krakusek żył żółty. Krakus? No. Samica. Ile taka? 15. Po 7 ma ten krakus taki? Trudno powiedzieć.
Czy po 7 w lotach ma? Po 7? Po 7. Czy po 7 w lotach ma? To, to drożej. I chce pan kupić po 7 złotych. Nie no, ja dlatego pytam, ja, wie pan, ja wiem, że nie. A, tak ma. Nie, to ja nie mówiłem o 7 złotych. Pokaż na go pan. Ale fajny jest, kolor ma ładny, nie? Oj. Oj, po 20 złotych. Po 20 złotych to są krymeczki czerwone, tak? Tak. 20 złotych za sztukę. A tutaj te siwe, to są tygryski te czarne, tak? Tygrysy. Te czarne to jest tygrysek. Tygrysy, tak. I takie tygrysy czarne to ile za sztukę? 20. 20 zł za sztukę, tak? A te pocztowe siwe? A, te to, różnie. To tanie. Od piątki. Tak, tak piątkę. Nie, to nie ma. Tak, wiedeński, ja proszę bardzo, jak walczę. Cześć Andrzej. Cześć, cześć, cześć. Witam panie Andrzeju. Witam, witam, witam. Momencik, momencik. Dziękuję za oglądanie filmu, za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze. Wszyscy wspólnie razem promujemy radomski targ Gołębi. Thanks for watching the videos. See you soon.